W miniony weekend na terenie powiatu kościerskiego doszło do 12 kolizji i jednego wypadku. Wypadek miał miejsce w miejscowości Nowa Wieś Kościerska około godziny 21. Tutaj policjanci otrzymali zgłoszenie, natychmiast do miejsca zostali skierowani policjanci, którzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wstępnie ustalili okoliczności tego wypadku. Okazało się, że 25-letnia kobieta, mieszkanka naszego powiatu, kierując samochodem marki Volkswagen, zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z Mitsubishi Pajero. W wyniku tego zdarzenia 25-latka trafiła do kościerskiego szpitala. Z tym terenówką zaś prowadził 65-latek, również mieszkaniec naszego powiatu. Tutaj policjanci ustalili, że kobieta, jadąc na prostym odcinku drogi, przestraszyła się pająka wewnątrz pojazdu, próbowała go usunąć. Niefortunnie chwyciła za kierownicę tak, że samochód gwałtownie zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do tego zdarzenia.